Ziobro o zmarłej trzylatce. Przechodziła piekło Zbigniew Ziobro o zmarłej trzylatce. Przechodziła piekło. Dziewczynka miesiącami była bita i przechodziła piekło, napisał na Twitterze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro o trzyletniej dziewczynce z Kłodzka. Pobite dziecko zmarło w zeszłym tygodniu. Do pobicia trzylatki przyznał się konkubent matki dziecka. Konkubent przyznał, że pobił trzyletnią Hanię z Kłodzka. Dziewczynka miesiącami była bita i przechodziła piekło. Ostatniego dnia jej życia, sprawca, silnie kopnął dziecko w brzuch. Za takie bestialstwo prokurator będzie się domagać najsurowszej kary, poinformował na Twitterze minister Ziobro. Trzyletnia dziewczynka zmarła w zeszłym tygodniu w nocy z piątku na sobotę w szpitalu w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Z ustaleń śledztwa wynika, iż matka umieściła dziecko pod prysznicem z zimną wodą po tym, gdy posikało się ono w łóżeczku. Dziewczynka miała przebywać pod zimną wodą od 3 do 5 minut. Zaczęła wymiotować, słabnąć i wykazywać oznaki nieprzytomności. Wtedy wezwano pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji, trzylatki nie udało się uratować. Jak przekazał wcześniej prokurator rejonowy w Kłodzku Jan Sałacki, z wyjaśnień i zeznań dorosłych domowników wynikało, że taka forma traktowania i karania zimnym prysznicem nie była incydentem. Matka dziecka usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki. Prokurator wnioskował o tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, sąd orzekł aresztowanie na 1 miesiąc. Konkubent 30-latki usłyszał wówczas zarzut znęcania się nad dzieckiem poprzez stosowanie przemocy fizycznej w postaci klapsów. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji. W czwartek Ziobro poinformował na Twitterze, że to niewychłodzenie z powodu polewania zimną wodą było przyczyną śmierci trzylatki. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka została ciężko pobita. Poleciłem zatrzymać także ojca dziecka i postawić obu rodzicom zarzuty zabójstwa i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, napisał minister sprawiedliwości, prokurator generalny. 30-letnia matka oprócz zmarłej trzylatki ma jeszcze 2 dzieci, 8-letnią córkę i 10-miesięczną córkę. Sąd rodzinny wydał postanowienie, że dzieci trafią do pieczy zastępczej.